Bogumiła Wander zmarła we wtorek 30 lipca w wieku 80 lat. Legenda TVP od dłuższego czasu przebywała już w domu o opieki, bowiem jej stan coraz bardziej się pogarszał. Mąż po prostu nie dawał już sobie rady. Pojawiają się w stosunku do mnie zarzuty, że zostawiam ją w domu o opieki, a sam urywam się z naszego życia i uciekam daleko. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Nic nie mogę zrobić. Ja już urobiłem się po łokcie. Nie było pielęgniarki, która sprostałaby potrzebom mojej żony i nie. Była to kwestia funduszy, tłumaczył się Krzysztof Baranowski w wywiadzie dla wprost.pl. Choć od śmierci spikerki minął już blisko tydzień, nadal nie podano informacji o dacie i miejscu pogrzebu. W sieci pojawiło się już kilka nekrologów, ale żaden z nich nie rozjaśnił sytuacji. Ostatnie pożegnania zamieściła rodzina. Koleżanka z TVP Bożena Walter czy firma należąca do syna Pani Bogumiły. W żadnym z nich nie pojawiły się jednak informacje o pogrzebie. Fakt skontaktował się właśnie z firmą Marka Żołędziowskiego, syna Wander. Niestety, nadal nie mamy informacji na temat uroczystości, wyznał tabloidowi Szymon Ślęzak z PR Groupone. Firmy Marka Żołędziowskiego. Skąd to całe zamieszanie? Na razie trudno uzyskać jakiekolwiek informacje, dlaczego tak długo to wszystko trwa. Zobacz też. Drugi mąż bogumiły Wander kosztował ją wszystko, wydziedziczył jej jedynego syna, kim jest jedyny syn bogumiły Wander. W dniu jego ślubu dziewczyny płakały życie uczuciowe, bogumiły Wander było niezwykle bogate, jej ostatni mąż nazwał na jej cześć jacht mąż po prostu nie dawał już sobie rady. W sieci pojawiło się już kilka nekrologów, ale żaden z nich nie rozjaśnił sytuacji. Niestety, nadal nie mamy informacji na temat uroczystości. Zobacz też. Drugi mąż bogumiły Wander kosztował ją wszystko, wydziedziczył jej jedynego syna, kim jest jedyny syn bogumiły Wander. W dniu jego ślubu dziewczyny płakały życie uczuciowe, bo bogumiły Wander było niezwykle bogate, jej ostatni mąż nazwał na jej cześć jacht.